Afera w motorze Lublin. Cześć, kanał 365 dni o piłce i dwa słowa o tym, co wydarzyło się po spotkaniu motoru Lublin. Trener, jeszcze trener Gonzalo Feio na stan 6 marca godziny 11.30 zdzielił tacą prezesa klubu Pawła Tomczyka po wczorajszej konferencji prasowej. Co się stanęło? Tak, to kanał o futbolu, nie o MMA. Dla niewtajemniczonych od dłuższego czasu trener Gonzalo Feio, ujmijmy to tak, ma nie po drodze z władzami klubu. Trener wielokrotnie skarżył się głównie na sprawy organizacyjne, jakie panują w motorze. Ja jestem osobą szczerą i chcę, żeby kibice motoru widzieli dokładnie, co się dzieje wokół motoru. I wokół motoru jest bardzo dużo ludzi nieżyczliwych. Były pracowników, które ingerują w pracę klubu. Ja jak tu przyszedłem, mam pewne ustalenie i nie pozwolę sobie, żeby było inaczej. Jak padę trochę śniegu na podgrzewanie płyty, się je odśnieża, tak jak robią w innym mieście i mecz się odbywa. A nie ma i nigdy nie będzie w mojej drużynie piłkarzy pierwszej i drugiej kategorii. Mam obiecane 2 mecze na płycie w okresie przygotowawczym. Chciałem grać wczoraj i dzisiaj. Wczoraj graliśmy, a dzisiaj padało śniegu. Nie graliśmy dlaczego? Nie można odśnieżyć, w innym mieście odśnieżają. To wypowiedź sprzed miesiąca, a przed wami wypowiedź z wczorajszej konferencji pomeczowej portugalskiego szkoleniowca. Ja jutro się nie pojawię na tą zapowiedzianą konferencję, bo ja już co miałem powiedzieć, powiedziałem. Więc tych, którzy mają się wypowiadać, niech się wypowiadają. Ja się wypowiadam inaczej. Najlepszy sposób, jak ja się wypowiadam, jest to, co robimy na boisku. Więc ja nie widzę potrzebne. Dla mnie nie potrzebuję. Wszystko, co chciałem powiedzieć, powiedziałem. Także jutro, żebyście nie byli zaskoczeni, że mnie nie będzie, niech się inne osoby wypowiadają. Moich się dzisiaj już wypowiadali. Ja się wypowiadałem na zielony prostokąt, który się nie był do końca zielony. Kolejne 3 punkty, no i gonimy dalej. Okay? Dziękuję bardzo. Konferencja odbyła się bez udziału rzecznik klubu Pauliny Maciążek i w tym również nie ma przypadku. Dzisiaj sam to prowadzę, sam ze sobą? Co się stało? Tak wyszło. Pani Paulina powiedziała, że nie jest w stanie dzisiaj poprowadzić konferencji. Też smutna, że drużyna wygrywa? Przeprosiła nas i powiedziała. Co się... No dobrze, no to jak to będzie funkcjonowało? Z relacji portalu Lublin24 wynika, że trener Gonzalo Feio zwyzywał rzeczniczkę klubu. Trener uznał to za oszczerstwo, natomiast fakty są takie, że konferencja odbyła się bez rzecznik klubu. Zaraz później doszło do szarpaniny. Efekt: prezes klubu wylądował w szpitalu i według relacji dziennikarzy miał zszyty łuk brwiowy. Feio i Tomczyk pracowali razem również w Rakowie, czyli w poprzednim klubie Feio. Feio był asystentem trenera Marka Papszuna, Tomczyk natomiast najpierw był szefem scoutingu, a później dyrektorem sportowym. Feio sportowo się broni. Za kadencji szkoleniowca motor naprawdę nieźle punktuje. Oto zresztą tabela formy. Od kiedy Feio przejął ten zespół, jak widzimy, motor jest w tej, powiedzmy, tabeli wirtualnej liderem. Nie ma jednak wątpliwości, że jego krótka, kilkumiesięczna praca w motorze właśnie się skończyła. A na koniec anegdota, co zrobiłby w tej sytuacji sędzia Bartosz Frankowski za umyślny, bezprecedensowy i chamski faul? Dzięki. Kilka słów o tym, co wydarzyło się w motorze. Czekamy na dalsze komunikaty klubu, ale niełatwo połączyć kropki i się domyślić, jaki będzie efekt finalny tego zdarzenia. Zachęcam wszystkich do subskrypcji kanału, do przycisku lubię to pod filmem i do zobaczenia w kolejnych materiałach.